Ale zjem wszystkie cztery. Drodzy Państwo. I będę miał już z głowy. Więc... Bez komarów proszę. I z głowy. A tutaj, drodzy Państwo, tak rozglądam się. I zobaczcie, co tutaj jest obok. Prawusek. Tutaj rósł sobie prawus. O, tu drugi nawet. Zobaczcie. Dwie sztuki. Dwa prawuski. Zaraz je sprawdzimy. I tutaj rosły sobie niedaleko pniaka, które wybrałem na przerwę. Dwa borowiki. Ale dalej kończymy nasz posiłek i idziemy w dalszą drogę zbierać grzybki. Dwa grzybki były zdrowe. Zabieramy śmieci. I pomału idziemy już. Bułkę wezmę sobie. Jedną z pasztetem schowam. Bo nie chcę się zapchać. Jeszcze łyka. Wasze zdrowie. Idziemy dalej zbierać wszystko nasze grzybki. Czyściutki. Ale tylko jednego widzę. Czyste. Samołebek. Ślibak to kapelusz zdrowy. Ślimak to kapelusz zdrowy. Ślimak to kapelusz zdrowy. Sztuka
I zobaczcie, obok dopiero wychodził, bo zobaczcie, zakryty aż biały. I zobaczymy ten, jaki będzie. Trochę ziemi go poskrobiemy. Czyściutki, zobaczcie, jeszcze raz, czysty. Zobaczcie, czyściutki borowik. Ok. Czysty, czyściutki, zobaczcie, borowik. Czysty. Zaraz chyba będzie padać, ciemno się zrobiło, drodzy Państwo. Zapowiadają, przynajmniej jak tutaj teraz, zobaczcie, o 11 deszcze. Ale to w Kielcach, a my jesteśmy dalej za Kielcami. Ale zobaczymy. O 11 zapowiadają deszcze, zdrowy. No i zobaczcie, tu się jakoś to fajnie układa. Grzyby czyste. Zbieramy dalej. Czysty. Zobaczcie. Czyściutki. Okej. Teraz. Jest czysty. W domu jeszcze dokładnie sprawdzimy. Sztuka. Idziemy. Zobaczcie. Zobaczcie, że trzeba byłoby odkrajać. Zobaczcie, w kosteczki, i te kosteczki z boku są całe, ale to, a ten, tak samo, zobaczcie, trzeba byłoby odkrajać, i ten kawałek jest dobry, ale grzyb już zmęczony. Więc idziemy dalej. Tu mamy dwa kozaki, ale nas nie interesują. Interesują nas tylko borowiki. Tak powiedziałem wcześniej, borowiki nas tylko interesują. Czysty. Sztuka.
Zobaczcie, pierwszy czerwony kozaczek. Oczywiście przytulimy czerwonego. Idziemy. Czyste. Ta sztuka. Jest kapeć. Tego nie bierzemy. Mamy dwie kurki, przytulimy. Tu jest zdrowy, zabierzemy. Ale nie nabijam, nie nabijam, bo bardzo gryzek. Idziemy. Czysty. Prawdopodobnie czysty. Jeszcze raz powiem, sprawdzę dokładnie w domu. Ale łebki prawdopodobnie będą czyste, tak ostatnio. Zobaczcie, to są te, co ostatnio zostawiłem. Trojaczki, widzicie, aż nikt tutaj nie chodził, i są te, co ostatnio zostawiłem. Nie bierzemy, już się zaczynają duże grzyby, inny las, inne miejsce, ale też przy drodze zostawiamy. Tu kolejny staruszek, zobaczcie, też nie bierzemy, bo stary. Jaki bydlak, zobaczcie. Zobaczcie, jak rośnie borowik, ale zostawiamy go. Zostawiamy go, bo jest za duży. Za duży jak dla mnie. Wolę poszukać mniejszych. O, tu jest. Ale zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. I zdrowy. Zobaczcie, czyściutki. Jeszcze w środku jest ślimaczek. Sztuka to sztuka. Tu dwa kozaki, ale szukamy borowików. Co mamy? Kozaczka. Przytulimy. I borowika. Na kolankach. I tam też kozaczek jest. Zdrowy. Sztuka. I tu jest kozaczek. Ale to nie bierzemy, za duży jest. Zostawimy go. Szukamy borowików. Tu mamy kolejnego. Takie nas interesują. Zobacz, jaka praca, chodzenie po lesie, gdy grzybów praktycznie nie ma, i wydobywanie tych najfajniejszych, małych, zdrowych.
puka. Tego zerwałem, bo myślałem, że jedzie kapeć, ale zdrowy to już nie zostawię, bo później w komentarzach będzie po co zrywam, jak nie biorę. To dlatego go zebrałem. No i coś się zaczyna dziać. I zbieramy grzybki. O, dalej kolejny maluszek. Kolejny bąbelek. Zdrowy. Ok. Tego przytulimy. Robaczywy jak na razie. Nawet widać. A czapeczka zdrowa. Sztuka. I tu jest ładny, piękny borowik. Temu zrobimy fotkę. Bo jest ładny. Zobaczcie sami. Jaki ładny borowik. Oczywiście go przytulimy. Zobaczcie, jaki piękny. Sito białe, to jest młody. Tylko zobaczymy, czy korzeń będzie zdrowy. Zobaczcie, takich grzybów nabrać i koszyk bym miał już dawno pełny, jakbym cały brał, ale sprawdzam tak, aby nie robaczywe zabierać. Zobaczcie sito. Zobaczcie, jaki piękny sito. Sito. Zobaczcie, tutaj jest zdrowy. Tu była jedna dziurka. W domu się wykroi. I korzeń. To było robaczywe. A kapelusz jest zdrowy. Sztuka. I szukamy dalej. Zobaczymy, czy nie ma wie... O, o, widzę już. Widzę, drodzy Państwo. Kolejny, tam jest kozaczek, a tu kolejne dwa piękne, trzy prawuski. Usiądę sobie i pokażę wam. Sztuka, sztuka i sztuka. Jeden, drugi oraz trzeci niedaleko tamtego. A tam kozaczki są. Zobaczcie. Kozaczków nie bierzemy, tylko same prawuski. I tu czwarty, piąty, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, zrywamy. Tam grzybnia jest, zobaczcie, przykryjemy. Od razu tniemy. Zdrowy, twardy i czysty, też sztuka. Tu są dwa, ale niestety te robaczywe, bo widać. Weźmiemy samą czapeczkę do marynaty i w domu zobaczymy dwa. I tu dwa. Sito. A czapeczkę dokładnie sprawdzimy w domu. Prawdopodobnie będzie zdrowa sztuka. Widzicie, jeden piękny, a reszta małe robaczywe. I tu parę dziurek jest. A góra zdrowa sztuka. I tego zakryjemy.
fajnie mi się trafiło. Później będą, jak będzie następny wysyp jesienią i będą grzyby zdrowe, to wtedy elegancko w całości będziemy już zabierać. Sprawdzimy tylko kilka. Zobaczcie, sito. I czapka zdrowa, sztuka. Dobrze, idziemy dalej, jeszcze wam pokażę kozaczki. Zobacz. Kozaczki. Idziemy dalej. Drodzy Państwo, chodzę i powiem wam tylko jedno, że już z górki zaplanowałem sobie dzisiaj stówkę grzybków, więc już mam z górki. Powiem tylko, że już mam z górki i się z tego powodu cieszę. Ciężko, naprawdę ciężko. Ludzi nie ma, ale grzybów też nie ma, więc najważniejsze, że już mam z górki ponad 50, więc zobaczymy, czy uda mi się jeszcze dozbierać do setki, którą sobie zaplanowałem, więc idziemy, szukamy dalej, ale powiem wam, że bardzo jestem już zmęczony, bardzo po nocnej zmianie nogi mnie strasznie bolą, ale tak sobie zaplanowałem, chcę sobie dozbierać do równej setki i dopiero wrócić do domu. A czy uda mi się, zobaczycie na końcu mojego filmu. Więc idziemy dalej, krążymy i jest pytkę. Pięknie. Tu musimy pochodzić, bo tutaj czuję, że coś możemy trafić. Tak się prezentują grzybki. Zobaczymy, więc szukamy tutaj, tak aby dozbierać. Najważniejsze, że już z górki i teraz musimy jeszcze trafić parę fajnych miejsc, gdzie będą stały i czekały na mnie świętokrzyskie borowiki. To co mamy? Ale tu na pewno na bank. Zobaczcie. Rozglądam się od razu, bo szkoda czasu. Cały dzień nie dochodził za grzybami, które później rozdam. Zobaczcie, jakieś to. Tutaj to widać konkretnie. No i czym bliżej, tym lepiej. Główkę sprawdzimy w domu. Sztuka. Tu je są. Tu, ale tego nie zbieramy. Interesuje nas borowiki. Sztuka to sztuka. Zbieramy. Czyste. Dwa. Zobaczcie, drodzy Państwo, ile tu jest, jak godzin, jak dużo. Zobaczcie, całe krzaki. Zobaczcie. Wszędzie. Całe krzaki, jak godzin.
gdzie by nie spojrzał, ile jagód. Zobaczcie. Idziemy dalej. Zobaczcie, z tej strony nie, ale z tej strony to jest wszystko w jagodach. Tyle jagód jest. Wszystko jagodziny. Krzaki jagodziny. Jagody, tak pokazałem. Wszędzie bardzo dużo ich jest. I to krzaki z niektóre z dużymi jagodami. Dobrze. A z tej strony czysto. Zobaczcie, jaki ładny. Ale tylko jedna sztuka. Czyżby? Czysty. Kapelusz czysty. Sztuka. Tylko jeden. Zobaczymy, czy nie ma tu z boku. O, jest. Jeszcze dwa. Zobaczcie, jakie ładne. Zrobimy im przynajmniej temu jednemu fotkę. To nie, a ten jest zdrowy, sztuka. Okej. Zobaczymy tu, czy nic nie rośnie, zieleniutko, fajnie. Musimy jeszcze trochę go zbierać, ale kosz się napełnia. Napełnia się kosz. Zobaczcie. I jeszcze jest, drodzy Państwo, taka kwestia. Zobaczcie, to jest ponad 50 prawdziwków. Dobrze, 50. Nie powiem wam jeszcze ile, ale ponad 50 prawdziwków i zobaczcie. Ktoś mnie się pytał, dlaczego liczę grzyby. I teraz u mnie jest 50 borowików i jest tyle. I teraz ktoś, kto nie liczy grzybów, powiedzmy, i znajdzie 5 dużych grzybów i będzie miał dużych grzybów, to będzie miał cały kosz 5 zdrowych, dużych grzybów, a u mnie jest tu ponad dobrze 50 i na dnie. I teraz zobaczcie, ten pan ma, powiedzmy, 5 dużych grzybów w koszu, a ja mam tyle. I teraz on przez cały dzień znalazł 5 dużych grzybów i powie w pracy kolegom, kosz grzybów znalazłem, a ja powiem, że znalazłem na dnie tylko. To każdy pomyśli, że u tego pana, co powiedział, że kosz grzybów znalazł, gdzie było 5 dużych borowików, że są grzyby, a u mnie nie ma. A to jednak jest na odwrót, że ja mam więcej i dlatego u mnie wśród znajomych, którzy zbierają grzyby, nie mówicie, ile się zebrało, bo tak mówię, jeden może mieć w koszu 3, 4, 5 grzybów, więc dlatego mniej więcej liczymy i jakieś tam ktoś mniej więcej wie, o co chodzi. Jak ja powiem, że nie zebrałem 2 kosze grzybów, tylko powiedzmy 200 niedużych albo 200 mieszanych. Zobaczcie, gwóźdź programu. To jest gwóźdź programu, drodzy Państwo. Temu zrobimy fotkę.
gwóźdź programu. I dlatego, drodzy Państwo, wśród znajomych ja liczę grzyby i mówię od razu 150, 200, 300 grzybów. A ktoś powie, że dwa kosze znalazł, ale w koszach mogą być 5, 10 grzybów. To jednak nie świadczy, ile jest grzybów w koszu, tylko sztuki, i dlatego, żeby później drugi raz do mnie liczyć, dlatego liczę. A to jest, drodzy Państwo, gwóźdź programu. Oczywiście go zerwiemy, bo jest piękny, ale najpierw mu zrobimy fotkę. Bo jest gwóźdź programu. Zobaczcie, jaki piękny. Piękny, piękny borowik, gwóźdź programu. Na żywo z Państwem napotkaliśmy go, zbierając i tłumacząc, dlaczego ja grzyby liczę. Więc dokładnie oglądajcie moje filmy i pamiętajcie, liczę grzyby tak, żeby mniej więcej znajomi wiedzieli, czy grzyby są w moich lasach, tam gdzie mieszkam, czy ich nie ma, bo kilka grzybów w koszu, wielkich kapci, nie robi różnicy, to co liczba. Tu jest u mnie ponad 50, dobrze ponad 50, a zobaczcie na dnie. A grzyby są. I temu pięknemu gwoździowi programu zrobimy zdjęcie i go zerwiemy. Dobrze. Ukręcimy. Zobaczcie, jaki ładny, ale prawdopodobnie będzie robaczywy. Zobaczcie, sito. Sito, czapka, to samo, sito. Więc nie mówcie, dlaczego go wyrwałem, ale żeby sprawdzić grzyba, to trzeba go obciąć. Jeden z kolegów kiedyś mi napisał, że grzyba wystarczy dotknąć, nacisnąć, jak jest twardy, to jest zdrowy. Patrzcie się, twardy, patrzcie się. I gdzie masz zdrowego grzyba? To jest nieprawda, a jest sito. Dobrze, a fotka zrobiona, zbieram tylko zdrowe osobniki, idziemy dalej. Tutaj może być bardzo duże, duże grzyby mogą być niezbierane. O, nie myliłem się. Tu jest kolejny. Zobaczcie, ale już nie zrywamy, nie zrywamy. Teraz zostawiamy. Dobrze, i szukamy, pokręcimy się tutaj, bo las fajny, ludzi nie ma. Może trafimy jakieś mniejsze. I tu jest ładny prawusek, zobaczcie. Ale tak mówię, pierwsze grzyby robaczywe, robaczywki. Więc nie ma co się spodziewać, że będzie zdrowy, ale go przytulimy, ale najpierw zrobimy mu fotkę. Zobaczcie, twardy jest. Albo cię na pewno chyba robaczywa noga. Nie inaczej. Twarde, ale sito. Robaczywy. Ok. Duży las, duże grzyby. Ale te są piękne, te są, drodzy Państwo, dopiero piękne. Usiądę, wezmę gałąź za siebie. Zobaczcie, tam się przewrócił ze starości. Tam jest kolejny piękny, widzicie? I tutaj jakie dwa piękności. Zobaczcie, jakie ładne. I tam jest trzeci. Ok, zrobimy fotkę. Temat ze starości się przewrócił. Ok. Najpierw weźmiemy tego. Thank you.
jeszcze zdrowy. Sztuka. I te dwa piękne borowiki. Od razu go wetniemy i sprawdzimy. Zobaczcie, jaki twardy, a sito. A to jest młody grzyb. Robaczywy. A ten mniejszy od razu go tniemy. Ten jest dobry. Noga cała. Ok, sztuka. Idziemy dalej. Dobrze, to było robaczywe. Czyżby tylko to, czy jeszcze są? Poszukamy, poszukamy, bo widać, że tu nikt nie chodził. Jest, 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 jest. Jest, jest. Dwie sztuki, ale to policzymy jako jeden. Od razu go tniemy. Zobaczcie, czysty. Sztuka. I szukamy dalej. Tu nic nie widzę. Tu jest kapeć jakiś. Kapeć. O, tutaj są. Ten jest powalony, zobaczcie, ze starości, ale tu jest. Tu jest ten, co nas interesuje. Ślimaki go szamią, to będzie zdrowy. Zdrowa jest czapka, bo ślimak robaczywy, jakby była robaczywa czapka, ślimak nie będzie siedział na robaczywym grzybie, czyli na czapce, nie na nodze, tylko gdzie ślimak siedzi, pamiętajcie, tam jest grzyb zdrowy. Tu był ślimak, więc czapki tylko są zdrowe. Sztuka. Idziemy dalej. Kolejny. Tu też był. Zobaczcie, piękne borowiki są, tylko szkoda, że taka pora, że robaczywe. Ten jest akurat zdrowy. Sztuka. Idziemy dalej. Zobaczcie, jaki tu był, aż się powalił, dwa. Nikt nie chodził, grzyby powalone. Jeden i drugi. Szukamy, szukamy tych mniejszych. Zobaczcie. Tego nie ruszamy, powalił się sam. Zobaczcie. I tego tylko weźmiemy. Ale nie, sprawdzimy go. Zobaczcie, robaczywy musiałby człowiek wykrajać tak, w ten sposób. Zobaczcie, ale nie biorę tego, a tego sprawdzimy. Czapka dobry, więc sztuka to sztuka. Nabijamy jednego, idziemy dalej. Więc drodzy Państwo, jest tak ciężko, ciężko, naprawdę ciężko. Koszyk się napełnia, ale jeszcze niedużo, ale kilkanaście grzybków brakuje do setki i nie wiem, czy podołam zadaniu, bo trafiam teraz na duże kapcie, borowiki, które są nie do zabrania, robaczywe, nie do naliczenia, no ale zobaczymy. Teraz już wracam w drogę powrotną do busa. Starczy. No i zobaczymy na koniec, czy jeszcze uda się zbierać, ale mało braknie do stówki, więc trzymajcie za mnie kciuki. Idziemy dalej, szukamy i zobaczymy, czy uda mi się podołać zadaniu, czy trudno. Najwyżej to, co sobie zaplanowałem, taki cel nałożyłem, nie zrealizuję go, ale polatałem, odpocząłem i teraz jak dziecko będę spał w domu, więc zostańcie jeszcze ze mną przez chwilkę i zobaczymy, co będzie. Ok.
mieszamy po drodze ostatnią bułeczkę, którą zostawiłem. I może uda nam się jeszcze dozbierać. Ale niewiele brakuje, niewiele. Naprawdę kilkanaście grzybków. Więc idziemy w drogę powrotną i może dozbieramy. Wreszcie tu mamy takiego prawuska. Zobaczcie po bułeczce, jaki piękny, ale zobaczymy, czy zdrowy, tak żeby sito. Ktoś powiedział, po co skrobę, a później wyrzucam, po co zbieranie. Zobaczcie, jaki dziurawy i korzeń. Zdrowy. Sprawdzimy w domu. Sztuka to sztuka. Szkoda, że tylko jeden. Ale pokręcimy się tutaj. Bo jak jest jeden, to może być gdzieś w okolicy. Niedaleko. Kilka. Lub jeszcze chociaż jeden. Ok. Tu cięte są. To mogą być. O, zobaczcie. Zobaczcie, jakie piękne prawuski świętokrzyskiego lasu. Szkoda, że robaczywe prawdopodobnie będą, ale sprawdzimy. Od razu tniemy na pół. Tam sito. Zobaczcie, góra tylko dobra, odtąd w dół. Dobra. Okej, okay. Ona się martwi, bo tak długo nigdy nie chodziłem, ale widzicie, jak cel sobie nałożyłem, ten jest zdrowy. To nabijamy sztukę i zawijamy się dalej. No nigdy tyle na grzybach nie chodziłem, ale widzicie, grzybów nie ma, nie ma. Powiem wam wprost, 81 mam. 81, to jeszcze 19 sztuk brakuje. 81 do wzięcia, 19 sztuk brakuje. Zobaczcie, tyle chodzenia. 81 do wzięcia, jak nigdy. Ale cóż, idziemy pomału, może jeszcze dozbiera. Co wątpię, ale idziemy. Idziemy, bo żonie powiedziałem, że już wracam i niedługo przyjadę, więc kończymy pomału, zbierając w drodze powrotnej. Idziemy tędy, zobaczcie, jak ładnie. Jakie nory. Pięknie. A co z tego, jak nie ma borowików? Grzyby już się skończyło u mnie, drodzy Państwo, że sami widzicie, ile łażenia. I mam dopiero 82 sztuki. 18 brakuje do setki, ale nie dozbieram już. Nie dozbieram, bo tu czym bliżej wyjścia, tym bardziej wyzbierane. To i także po weekendzie, dzisiaj poniedziałek, jeszcze późno przyjechałem, po weekendzie to grzyby wyzbierane, reszta kapcie, jak widzieliście to na filmie, więc idziemy do wyjścia, nie inaczej. Ej, idziemy dalej, ale drodzy Państwo, przyznać musicie, że ładne dzisiaj grzyby były, niektóre to piękne, dorodne osobniki, lecz widzicie, obieram na żywo dla was. Część kapeluszów zabrałem.
resztę w całości piękne, całe robaczywe do obkrajania, więc sensu nie było zabierać, bo już dawno bym miał cały kosz. Zobaczcie, ile ja grzybów dzisiaj zostawiłem, a ile wziąłem. Dawno bym miał cały kosz, jakbym brał wszystko z nogami, a tak to biorę same kapelusze, większość kapeluszów. Zobaczcie, jakbym brał wszystko z nogami, to już bym miał pełen kosz. To przyznać musicie, że dzisiaj piękne grzyby trafiały mi się. Jeszcze pod koniec tutaj, co na fotkach zobaczyliście, że ładne, piękne, dorodne grzyby, lecz robaczywe. Okej. W końcu od razu tniemy. Zobaczcie, czysty kapelusz. A nie wiem, dlaczego ludzie zbierają grzyby z nogami. Nie pokażą, jak obierają, nie przekroją, jak grzyby są robaczywe. Tegoroczne, to po co zabierać z nogami robaczywego, jak można nogę zostawić, sprawdzić. Mniej się nosi, chyba że dla szpanu. Jeszcze na filmach nie pokazują, czy zdrowy, czy robaczywy. Ale to ich sprawa, ich problem, ich głupota. Okej, nabijam sztukę. Idziemy dalej. Sił już nie mam. Film będzie pod tytułem, drodzy Państwo, na rozdrożu dróg. Na rozstaju dróg. Taki będzie prawdopodobnie tytuł. I zawijamy się do wyjścia, bo już naprawdę nie mam sił. Całą nockę na nogach pracy, po pracy od razu na grzyby i tyle godzin, więc kończymy pomału. Idę już drogą i zobaczymy jeszcze troszkę. Kozaczki. I tu znów pole kozaczków, ale nie zbieramy. Idziemy. Kolejna woda. Zobaczcie, ile wody w lesie. Ale grzyby już nie ma, skończyły się. Więc kończymy pomału tą imprezę. Już nie mam sił. Nie mam sił. Nogi odmawiają posłuszeństwa. I starczy. To będzie prawdopodobnie, jak się grzyby nie pokażą, ostatni wypad w tym okresie. Poczekamy na jesień. Zobaczymy. Zrobimy sobie krótką przerwę z lasu. Jeszcze przejdziemy tędy. I zaraz kończymy. Więc, drodzy Państwo, kolejny dopalacz wypity, wyrzucimy, słychać już drogę. Ja już kończę, poddaję się. Drodzy Państwo, zobaczcie sami, to są moje grzyby, które Wam pokazałem. Większość sprawdzałem. Większość jest czapek do wzięcia, jeszcze w domu dokładnie się sprawdzi. Jest 84 sztuki,
A cel, jaki sobie dzisiaj narzuciłem po nocy, po weekendzie, bo dzisiaj jest poniedziałek, 100 sztuk minimum. Nie znalazłem. Trafiały się, jak widzieliście, drodzy Państwo, duże na filmie, większość żłobaczywych. No i w końcu przegrałem. Co zrobić? 84 sztuki do wzięcia. W domu je jeszcze sprawdzimy. Coś się z nich zrobi, zobaczymy, może komuś się wyda, ktoś się trafi. No i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Dziękuję, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. Dzięki Wam za to, drodzy widzowie. No i do następnego. Siema, pyza. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będą śledzić mnie na bieżąco, czy to z lasu, czy z nad wody. No i buziaki dla Was wszystkich. Pozdrawiam wszystkich starych, nowych widzów. I do następnego. Siema, pyza. Nic dodać, nic ująć. Narka. Idziemy do domu. Nareszcie. Po nocce. Ogarnę się, umyję. Nawet już jedę jad, bo siły nie mam. I kładę się i śpię do wieczora. Dobrze. Wyjście z lasu jest. Jedziemy. I drodzy Państwo, jest 14 godzina, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 godzin chodzenia po lesie. Równe 6 godzin zbieranie grzybów. I tylko to, co na filmie, 84 do wzięcia. I nic dodać, nic ująć. Po prostu grzyby już się skończyły. Ale film będzie, więc jeszcze raz buziaki dla Was, narka.